Muzyczko leci, no ale widzę, że tam pod tym grillem trochę się zrobiło licho. Mało ludzi. Mało ludzi, no trochę chłodniej się zrobiło. Słońca już nie ma, bo to już późna godzina jest. Tam widzę na tym grillu chata. Jest taki deptak też wzdłuż tych murów. No, coś tam ludzie jeszcze chodzą. No, można jeszcze do tego zamku pójść. Znaczy nie pamiętam, ta babka mi mówiła w recepcji, że to jest tam o 15, potem o 16, potem o 17, potem o 18 zwiedzanie. Ale tak mi wymieniała, że nie pamiętam na której godzinie skończyła. Ale ja to pierdzielę, jutro pójdę. Olewam to. Za bardzo jestem zmordowany, bo tak jak mówiłem wcześniej, noc miałem kulawą taką. Cholera się budziłem co chwila, jakieś miałem dziwne sny i po prostu wstałem wykończony. I mimo to, że wstałem o 6, to za czym się spakowałem i wszystko poskładałem i tak dalej, to już chyba była godzina koło 9, no, jak wyjechałem. Ale sami przyznajcie, że kurczę, ten zamek no, jest imponujący, no piękny to jest. A właśnie, tam chyba wrzucę jakieś, bo mam zdjęcia z tego Kwidzynia, kurczę, no zajebisty ten zamek w tym Kwidzyniu. No mam taką chęć, żeby tam pojechać, no ale no nie wiem, czy to ogarnę, no bo jak się załamie pogoda, no to mówię, to ja nie będę zapieprzał, kurczę, w ulewie, tak, żeby obejrzeć jakiś zamek, no to trzeba będzie to odłożyć, tak? To kurczę, to już nie jestem takim desperatem, no. Jak trzeba wracać do domu w ulewie, no to pojadę, tak? Bo trzeba wracać i koniec, no. To po prostu nie pękam, jadę. No ale, że tak dla żartów, żeby sobie pojechać i się kurczę, cały kurczę zmoczyć i tak dalej, jeszcze może się wyłożyć, to pierdziele, to nie jadę, no. Zobaczymy, co to będzie, no. Zobaczymy, co pogoda pokaże. Moje moto stoi, jak widzicie, o tutaj na parkingu. No, i zobaczcie, taki gówniany parking na dwa koła 20 zł. No. Właśnie kop w jaja zawsze załatwia wszystko.